partia, którą białymi gra Alireza Firouzja, a czarnymi Wei. I to, jak wiemy, zwycięzca turnieju, bo tam podzielili pierwsze miejsce po dogrywce. Firouzja gra białymi, o tu sobie musimy tylko zmienić. Tu musimy zmienić. O, tutaj jest D48. D48 to jest odmiana merańskiej. Zaraz zobaczymy, czy tu będzie merańska. Na razie mamy gambit hetmański. A teraz mamy jednak obronę tarasza. A teraz przechodzimy do przyjętego gambitu hetmańskiego. I to jest coś pięknego. Niektórzy to nazywają, że to jest półmerańska, ćwierćmerańska. A to jest przyjęty gambit hetmański. Spójrzmy jeszcze raz. A co za różnica? Czy czarny nie zagra teraz D5, E6, skoczek F6, zbije na C4. Także to jest przyjęty gambit hetmański, ponieważ goniec z F1 wyszedł na C4 w jednym posunięciu. Czyli czarne oddały walkę o tempo. Jemiołę zbiera ktoś. Gałęzi drzew, czy tylko jemioły czyści. Co mu przeszkadza jemioły, jak ma być park rewitalizacyjny, mają być 2 czy 3 stoliki szachowe. Ciekawe, czy wszystkie będą dobrze ustawione, czy będą obrócone pod kątem 90 stopni. Zobaczymy. Pamiętajmy, po prawej stronie ma być pole białe, jasne, po lewej ma być ciemne. Tak samo u czarnych, jak obrócimy szachownicę. Po prawej jest białe, po lewej ciemne. B5. Tam w obronie merańskiej pion na C5 przychodzi w dwóch ruchach. Tu przyszedł w jednym. Czyli w pewnym sensie, no można powiedzieć, to jest obrona merańska, bo czarne oddały bicie na C4, ale za to szybciej przyszły na C5. Goniec B7, no taka odmiana, wieża D1, wieża bardzo dobrze stoi. Patrzy rentgenem na hetmana, Nimcowicz nazywał to tajemnicze posunięcie wieżą. Tajemnicze, bo wieża patrzy na hetmana. Goniec D6 to nie jest najlepsze pole. Tu lepiej jest gońca stawiać na E7. Niektórzy stawiają hetmana na C7, co mi się... Ale jak zbił, pobił gońcem. Pozycja jest obiektywnie równa. Nic specjalnego się nie dzieje. Problem jest, gdzie ustawić czarnopolowego gońca białych. Białe ustawiają go na E3. I znowu wieża patrzy rentgenem na hetmana, ale te czarne mają praktycznie pełne wyrównanie. Powinny odejść teraz hetmanem na B8. No człowiek odszedłby na hetmanem na B8. Przedstawiciel sztucznej inteligencji zawsze zbije. Hetman B6. No pozycja równa, symetryczna. Nawet goniec białopolowy czarnych stoi lepiej, bo nie zasłania linii. Do tej pory grywano skoczek hetman B6. Na przykład zagrał Levon Aronian w Czenaju rok temu w partii przeciw Gukeszowi. Gukesz to młody, zdolny, idący w górę, ale przewagi nie uzyskał. Alireza Firouzja idzie nową drogą, konić D4. Chce złapać pole C5. Przyczółek czy co? Zobaczymy. I teraz czarne zagrały skoczkiem na E5. No skoczkiem na E5 nie jest źle zagrać, ale najlepszym ruchem jest postawić wieżę na D8. Wieża nie gra, a skoczek nie wiadomo, czy na E5 się utrzyma. Może na C5 przyjdzie. Goniec odchodzi technicznie. Technicznie to znaczy atakuje skoczkowi 4 pola. To się, ja to nazywam technicznie. Wieża FD8, F3. Przy białopolowym gońcu pionki powinniśmy stawiać na czarnych, ale tutaj mamy wyraźny klin pionowy przeciwko białopolowemu gońcowi. Ale goniec białopolowy białych niespecjalnie gra. H5. Oj, 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 oj. Przedwczesna agresja. No można było spokojnie zagrać H6. H5 to stwarza problemy. Król F2. Tu należało no jakoś grać pchanie piana na czarne pole. Fiksuje białe pionki na białych polach, ale również pion H4 nie jest silny. Proste skoczek G6. O, prowadziło do nawet przyjemniejszej końcówki dla czarnych. Prostsze. Skoczek B3, proszę bardzo. Skoczek odchodzi. Wymieniamy hetmany na naszych warunkach. I biały król jest w centrum. Figur jest pełno, ale pozycja ma charakter gry końcowej i król szybciej weźmie udział w grze. No, trzeba wymienić przynajmniej 4 wieże albo 2 wieże, jakieś lekkie figury, żeby król grał. Po wymianie wież na D1 i na C1 pozycja byłaby równa, ruch w tekście jest słabszy. Trzeba najpierw wymienić wieżę, potem zagrać G5. A G5 powoduje, że teraz i skoczek wchodzi na pole C5, tak jak sobie zaplanował. Goniec kiepsko się mieści i zaczynają się kłopoty. Zaczynają się kłopoty, proszę bardzo. Kombinujemy białymi jak Alireza Firouzja. Jak wiemy, Alireza Firouzja dobrze sobie radzi w dynamicznych pozycjach, gdzie trzeba lecieć warianty nasyconą motywami i ideami kombinacyjnymi. Słabiej sobie radzi w tak zwanych prostych pozycjach. Proste pozycje nie są takie proste, ale jest mniej materiału. Nazywa się je prostymi pozycjami. Ta pozycja ma charakter dynamiczny. Białe grają tu, gdzie stoją lepiej. A4, rozbijają piony, chcą pionka wziąć. Wziął. Wziął, wziął, wziął i widzimy, że pion B5 atakowany jest dwakroć. Pozycja ma czysto techniczny charakter, z oddalonym, wolnym w dodatku pionem więcej, powinna być wygrana. Czarne nie ma kontry. Gdyby wymienić piona B za piona E czy H, to byłoby szansa na remię. Tak to nie. Skoczek G6. Podwiązka, co gwarantuje, że może się wieże wymienią. I tu zagrał B4. No B4 dobry ruch, ale skoczek podwisa. Można było zrobić coś z tym skoczkiem. B4, król E7. I kombinujemy jak Alireza Firouzja. Firouzja. Firouzja się osadzi. Firouzja. Firouzja. Alireza Firouzja. My sobie tu właśnie kombinujemy jak Alireza Firouzja. A ja łyk herbaty może. Czas się skończył. Skoczek C3. Tu związanie, a tu będzie groził marsz piona i król chce przejść. Jak białe wymienią wieżę, to król wejdzie, a Ruch E5 zablokuje piona, ale puści pole dla 5, 5 dla skoczka. I teraz wieża C8. Oczywiście lepiej było wejść konikiem na F4. Wieża C8 jest korzystny dla białych. Król się przesunął póki co na D2. No król idzie do wolnego piona. Przecież wiemy, że król prowadzi wolnego piona. Skoczek E5. Goniec F1 można było odejść. Ale B5 też jest doskonałym ruchem. Takim mocno do przodu. I król C2. No król idzie prowadzić wolnego piona. Król C7, król B3. Przypominam. Te pytania sobie zadajemy. No, oczywiście jedną gałąź z jemioły. Chyba jemioła czyści. Jemioła to pasożyt. Końcówka polega... Na czym polega końcówka? No doprowadzeniu piona do pola przemiany. Jakiego piona prowadzimy? Prowadzimy wolnego piona. Jaki to jest wolny pion? Taki, co pionki przeciwnika nie stoją na linii lub sąsiednich. Z czego powstaje wolny pion? Z przewagi pionkowej na skrzydle. Kto prowadzi wolnego piona? Król, a figury wspomagają. No więc król idzie prowadzić piona. Król B4. Goniec E8, skoczek A4. No tu chcemy dać szaszka wieżą albo wpaść. Kontrolujemy pole B6 albo królem się wsunąć jedno do przodu jeszcze. Skoczek C6, no czarny no, dał szaszka, ale tutaj widzimy sam nam króla wsunął. Teraz B6 nie gramy nieuchronnie, pionki powinny stać na czarnych polach. I tu taki ruch spryciarza, wieża C1. Wieża C1. Tu mógł uciekać królem, ale zagrał wieża D8. Idziemy królem. Wieża C5. Wisi tu i tu. Trzeba zagrać F6. Osłabiliśmy tam. Wieża C2. A teraz król może się władować na A5. Będzie groziło skoczek C5 i król idzie, B6, pion idzie. F5. Można zbić na F5 profilaktycznie. Można zagrać skoczek C5. Skoczek C5. I skoczek A6. No po to teraz będzie można pchnąć piona. Albo dać szacha wieżyczką na C7, to też piękne. A po tym ruchu czarne się poddały. No co, odbić trzeba, innego ruchu nie ma. To wszystko wygrywa, ale najszybciej wygrywa wieża C5 albo wieża C7. Ja bym grał wieża C7. Król nigdzie nie może. Może tylko do narożnika, jest w siatce matowej. I to wszystko wygrywa na przykład F4. Albo król B4 z przejściem na C5 też wygrywa. Koniec nie ma szachów, bo goniec, jak wiemy, stoi technicznie. Czyściutka partyjka. Firouzja pokonał i zwycięzcę turnieju. Dziękuję za uwagę.